Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Piękne słowa. Oby każdy z nas w chwili śmierci tu na ziemi usłyszał te słowa od Jezusa. Zaprawdę powiadam ci, Adamie, Izo, Tomku, Gosiu, dziś ze mną będziesz w raju, na wieki w niebie. Co takiego udało się temu łotrowi na krzyżu? Temu łotrowi, którego nazywamy dobrym łotrem. A nie dlatego, że jego życie było takie dobre, tylko umiał żałować. W zasadzie tego dobrego łotra należałoby nazwać żałującym łotrem, nawracającym się. I nasze nawrócenie może nastąpić w jakimkolwiek momencie życia, ale może też nastąpić w ostatnim. Nie znaczy to, że mamy to jakoś odsuwać, a tam w przyszłości zajmę się Bożymi sprawami, dzisiaj żyję po swojemu. Jest to bardzo ryzykowne. Najlepiej nawrócić się dzisiaj. Ale spotkałem w życiu takie osoby, u których to nawrócenie, powierzenie się Jezusowi i przyjęcie od Niego wielkiego daru przebaczenia następowało dosłownie w ostatnich chwilach życia. Wiele lat byłem kapelanem szpitalnym. Chcę powiedzieć o pewnych wydarzeniach, które miały miejsce w jednym ze szpitali w Katowicach. Było to już kilka lat temu. Po mszy świętej szedłem od pokoju do pokoju, odwiedzałem pacjentów, proponowałem modlitwę, jakąś rozmowę, także przyjęcie komunii świętej. I oto przychodzę do człowieka, który jest na sali szpitalnej sam. Bo widać, że już jest dłużej chory. Powiedziałem: szczęść Boże, czy chciałby Pan przyjąć komunię świętą? Ale powiedział, że nie chce. Byłem tym trochę zmartwiony. Tym bardziej więc chciałem z nim porozmawiać, jakoś go ukierunkować na Boga, na Jezusa. Tak troszeczkę delikatnie zapytałem:
A może chciałby pan skorzystać z sakramentu pojednania i pokuty, ze spowiedzi? Ale on powiedział jasno i wyraźnie: ale ja nie mam żadnych grzechów. Powiedział mu: wie pan co, no, nie znam pana życia, ale grzechy ma każdy. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Ale mówi: ale ja nie mam żadnych grzechów. Nie wiedziałem, co dalej zrobić. Rozmawialiśmy, stałem tam przy nim, ale nie chciałem tej sprawy tak zostawić. I znowu jeszcze raz mówi: a może jednak by pan umiał żałować za swoje grzechy? Umiał się tak przyznać do nich, wyspowiadać się, bo rzeczywiście, jak Biblia mówi, każdy zgrzeszył w swoim życiu. Ale widziałem, że ciągle mówi: nie, ja nie mam żadnych grzechów. Nie wiem, skąd mi ta myśl przyszła, myślę, że od Boga, i powiedziałem mu wtedy: no, a ja mam 3 ciężarówki grzechów. I nagle zobaczyłem, że w jego oczach coś się dokonało i mi powiedział: no, a u mnie może by się 0,5 ciężarówki znalazło. Nagle coś zrozumiał. To nie była moja zasługa, naprawdę była łaska Boga. I mówię: no, jest pan gotowy żałować za swoje grzechy, wyznać je, przyjąć Boże przebaczenie? I nagle widzę, że ten człowiek zachowuje się zupełnie inaczej. W rzeczywistości znalazł w swoim życiu grzechy, nie tyle, że je wymyślał na poczekaniu, po prostu miał je, ale powierzał je na modlitwie Bogu, wyznawał je, żałując za nie. Cieszyłem się z tej przemiany. Zapewniłem go na podstawie słów Pisma, że Bóg mu to przebacza. Bo Bóg jest hojny w przebaczaniu. Gdy wyrażamy skruchę, żal, to Bóg przebacza. I Bóg naprawdę wybacza i nie wraca do starych grzechów, które już przebaczył. Czasem bywa, że Bóg nam już przebaczył grzechy i my przyjmujemy to przebaczenie, ale sami sobie nie potrafimy wybaczyć. Się tak nękamy, katujemy. I oto dziwna rzecz się dzieje. Bóg nam przebaczył, ale my sami sobie nie potrafimy przebaczyć. I dzisiaj niech te słowa Jezusa: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju, niech one nam przyniosą wielką nadzieję, że Bóg ma dla nas dobre dary, w tym dar przebaczenia grzechów. I obyśmy, pragnąc tego przebaczenia, przyjmowali je, przeżywali je, cieszyli się nim. I obyśmy byli Bogu wdzięczni, i abyśmy wielbili Go dobrymi czynami. Dodam, że tamten człowiek zmarł następnego dnia w szpitalu, był ciężko chory. Nie wiem, czy o tym wiedział, czy nie, ale zmarł szczęśliwy, pojednany z Bogiem. I myślę, że on właśnie w chwili swojej śmierci te słowa usłyszał: dziś ze mną będziesz w raju. Te słowa nam Jezus chce powiedzieć w chwili śmierci, ale Jezus chce nam też powiedzieć: jeśli szczerze żałujesz, ja i mój Ojciec ci wszystko przebaczamy. Ciesz się na nowo swoim życiem. Żyj dobrze, żyj po Bożemu, nie grzesz więcej. A co jest przebaczone, jest przebaczone. Amen. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju.